znowu zrozruszyli dupy, jak piraci z Guadalupy. Zapierdalaj do szalupy, bo wyrywamy kręgosłupy. Witam was serdecznie, z tej strony Amanda Nowaczyk-Rabduma, wyjątkowo jak zwykle ze Skulapu. Jest ze mną dzisiaj trzeci wymiar, czy właściwie trudno powiedzieć, że to jest trzeci wymiar, ponieważ trzeci wymiar jest artystą ponadwymiarowym, więc nie wiem, czy zaliczyć to do trzeciego wymiaru, czwartego czy piątego. Generalnie jest z nami trzeci wymiar, który dzisiaj prezentuje się w składzie. Nulizmatyk. Pork, pory, porki są... Jest z nami też wyjątkowy gość, nie z tego wymiaru. Przedstaw się. Piotrek. Jak? Powiedz jeszcze raz. Piotrek. Jak? Iszat. Iszat, jesteście... Ja od razu tu sprostuję, ja muszę do mikrofonu chyba, nie? Sprostuję ten, że jak zwykle w tym samym składzie trzeci wymiar, bo trzeci wymiar ma jeden skład. Także prostuję to Iszat, Akrobata, Nulizmatyk, Porpores, Porkinson, z nami DJ Kreon. I Piotrek, który jeździ od czasu do czasu teraz z nami. I dobra, zaczynamy, tak? Dalej. Okay. Jesteśmy tuż po koncercie w Poznaniu. Była naprawdę, był mega ogień. Było super, że tak powiem, naprawdę. Publiczność była naprawdę zajarana i to jest też fajne, że publiczność, która przyszła, faktycznie się jarała waszą muzą i tą energię było czuć i też od was i generalnie od publiczności. Teraz generalnie mamy taką sytuację w naszym rapie, że trzeci wymiar zdecydował się na reedycję albumów. Powiedz mi, skąd taki pomysł właściwie na reedycję? Po dłuższym czasie, bo to jest trochę lat minęło, prawda? Wiesz co, generalnie już parę lat temu jakby nabyliśmy wszelkie prawa do swoich produkcji od Kameya. Wcześniej po prostu ktoś inny miał te prawa. W tym momencie jesteśmy posiadaczami wszystkich praw do swoich płyt, czyli jesteśmy właścicielami własnej muzyki. Co i przez to jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że możemy sobie takie reedycje robić. I z tego względu, że dawno tej płyty nie było na rynku, no to zdecydowaliśmy wypuścić tą płytę również. Po prostu w formie takiej reedycji. Do tego od razu możemy się pochwalić, że płyta zyskała status złotej płyty. W związku z tym zrobiliśmy jakby unikatową okładkę. Ta okładka się trochę zmieniła w stosunku do poprzedniej, tej samej płyty, także myślę, że jest okej. Okay. Właśnie chciałam się zapytać, jakie są różnice pomiędzy, co słuchacz, czym będzie zaskoczony, widząc nową reedycję? Są jakieś dodatkowe bonusy, oprócz tej okładki innej, czy... Znaczy wiesz co, my podeszliśmy po prostu do naszego debiutu w ten sposób, że dostaliśmy informację, że się tak dużo sprzedało, że jest złoto, płyta się skończyła, postanowiliśmy ją dorobić i wiesz, nie wczuwaliśmy się w to, żeby tam Bóg wie co było przy tym nośniku, bo jest to jednak płyta sprzed ponad dekady, nie? Także jest to stara płyta, jedyne co to właśnie ten smaczek zdjęcia, bo 12 lat temu tak właśnie miała wyglądać okładka tej płyty, ale z powodu takiego, że nie było chyba DJ-a wtedy na tym zdjęciu, nie mogliśmy go wykorzystać, nie? A teraz już skład jest zmieniony i odkopaliśmy zdjęcie i po prostu zrobiliśmy okładkę taką, jak miała być kiedyś. Jeszcze ja coś też dodam, właśnie może. Ja chciałem dodać, że to w ogóle przypadek z tym zdjęciem, bo ojciec sprzątał piwnicę i mówi do mnie, zobacz, co znalazłem. Takie zdjęcie znalazłem, nie? I mówi, ja pierdolę, wziąłem, poszedłem na skaner, zeskanowałem, wysłałem chłopakom i przy jakimś tam spotkaniu, przy odmiennym stanie świadomości, stwierdziliśmy, że to by był fajny pomysł, żebyśmy wrócili do pomysłu, który był w 2003 roku na tą okładkę, a więc fajnie się złożyło, bo pierwszy raz dzisiaj miałem tą płytę w ręku, chłopaki mieli ją szybciej i bardzo mi się to podoba. Jeszcze generalnie taką nowinką a propos tej złotej płyty, że to chyba było 35 tysięcy sztuk egzemplarzy, także jest to troszeczkę wyższy pułap, bo to jest ten pułap jednak z tego 2003 roku, nie? Także jak jesteśmy już przy... Dziękujemy wszystkim, którzy zakupili ten krążek. Jak jesteśmy już przy historii, słuchajcie, w zeszłym tygodniu mieliśmy taką sytuację, byłam z moją fotografką Karoliną obecną tutaj, byliśmy po prostu na kanciapie u ziomków i mówimy, słuchajcie, no trzeci wymiar gra za tydzień, może jakiś vibe dobry, puścimy sobie trzeci wymiar. Ja mówię, dobra, to dawajmy coś nowego, słuchajcie, a chłopaki nasze mówią, jakie tam nowe, skamieniali, słuchajcie, skamieniali poszły na tapetę, na cały nasz odtwarzacz i generalnie to jest szmat historii i wszyscy mówili, dobra, puśćmy coś nowego, ale słuchajcie, skamieniali wlecieli
chyba cisza. Wszyscy siedzieliśmy po prostu i oglądaliśmy wasz teledysk i byliśmy pod wrażeniem, jak zajebiście rozwinął się hip-hop od tego czasu, jaką wy jesteście... Od razu zdisowałaś nas. Nie zdisowałam was. Chodzi mi o to, że stworzyliście historię i barierę, przełamaliście wiele barier w polskim hip-hopie, w całej historii, w porównaniu do tego, co teraz jest. Jest o wiele łatwiej, tak? Wy jesteście osobami, które... Powiem wam tak, zawsze jak słucham waszych nagrań czy waszej płyty, nigdy nie jestem rozczarowana. Trzeci wymiar ma zawsze poziom, poniżej żadnego, którego nie schodzi. Wy zawsze trzymacie zajebisty poziom, jeżeli chodzi o traki, o bity, o w ogóle flow, o waszą technikę. I jest dla mnie po prostu wielkim szacunkiem, że osoby, które przetarły szlaki już wielokrotnie, od wielu lat w polskim hip-hopie, jesteście ciągle na topie, jesteście ciągle artystami, którzy są na tej scenie bardzo ważni. I moje pytanie brzmi, jak wy czujecie się na tej scenie obecnie, po tylu latach? Jakie macie rozkminy? Nie wiem, no ja przynajmniej tak mam, myślę, że chłopaki podobnie. Jakoś nie zastanawiamy się wybitnie nad tym wszystkim. Robimy swoje, robimy to, co potrafimy najlepiej. Staramy się jakby słuchaczom dać to, co no, najlepsze rzeczy, które potrafimy wykrzesać jeszcze z siebie. No i myślę, że tutaj jest jakby meritum. To zawsze chcemy robić materiał na 100%. Czasem się zdarza na 90, bo nie zawsze damy radę. No i co? No i zobaczymy, jaki będzie odzew na nową płytę, prawda? Odmienny stan świadomości już wkrótce, zaraz o tym powiemy. Pewnie Nulizmatyk chce coś dodać jeszcze. Staramy się zawsze robić, miło, że tak mówisz, że tam trzymamy poziom. Staramy się po prostu, nie wiadomo tam ile płyt w życiu wydasz. Ja zawsze mam takie podejście, że jutro może mi pierdolnąć auto, nie? Albo głos. No wiesz, akurat głos to kwestia jakiegoś tam przemęczenia i chujowego trochę Majka dzisiaj był na początku. No i też dobrej atmosfery, no bo naprawdę jesteśmy mile zaskoczeni Poznaniem. Kiedy jesteś w Poznaniu ostatnio? Dwa lata temu gdzieś. Dwa lata temu. Tak nam się wydaje. Cały czas. Nie no, zajebiście. No i zmierzając do tego, że ile klipów w życiu nakręcisz, ile zrobisz płyt, ile kawałków napiszesz i co tam napiszesz, tak? Staramy się wypuszczać takie rzeczy, których gdzieś tam po latach nie będziemy się wstydzić. I wierzymy w własnych słuchaczy, bo ja tam miałem kilka ulub. Ja nie jestem takim człowiekiem, który, i myślę, że każdy z moich kolegów, który słucha wszystkiego. Ja mam parę tylko rzeczy, które słucham i ja słucham ich kurwa cały czas. Ja nie słucham niczego innego. Motorze, radio tam leci, spoko, posłucham i tak dalej. Mogę się nazwać fanem niektórych zespołów i nie tylko hip-hopowych. I to jest piękne, jak się idzie na koncert jakiegoś tam wykonawcy i spotyka się tam osobę, która ma 40 lat i spotyka się osobę, która ma 18 lat. To jest piękne, bo muzyka łączy pokolenia. I wydaje mi się, że Trzeci Wymiar zrobił bardzo dużo na tej scenie od tego właśnie 2003 roku i połączył już pewne pokolenia, bo słuchają nas za ludzie równo, którzy słuchali Skamieniałych i nie zapomnieli gdzieś tam o nas. I są ludzie, którzy dzisiaj zaczną nas słuchać od Odmiennego Stanu, czy od Człowieka Ducha, czy od Porka Płyty Psychoterapy, czy od DJ-a Kreonów i to się zajera z jego bitami i pójdzie w Trzeci Wymiar, na przykład. To jest tak naprawdę, wydaje mi się, że jesteśmy na tyle już w takim wieku, że ja uważam, że nie powinniśmy się do końca porównywać. Powinniśmy słuchać naszej konkurencji, że tak to nazwę, ale po chuj się porównywać, tak naprawdę. Przecież to jest nasza muzyka. My ją robimy tak, jak my ją potrafimy. Zrobiliśmy taką płytę, jaką zrobiliśmy teraz. Nie wiemy, zobaczymy, ocenią nas słuchacze tak naprawdę. Czy bo no właśnie jakby W związku z tym, żeby nawiązać do mojego przedmówcy, chciałem właśnie powiedzieć, że w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie w poniedziałek lub wtorek, ruszamy z preorderem naszej nowej płyty, najnowszej, Odmienny Stan Świadomości. Także zapraszamy na labirynt.shop.pl, tam będzie preorder tej płyty. Wszelkie informacje na naszych Facebookach trzeciowymiarowych, shadowych, nulowych, nulizmatykowych i parkinsonowych, wszędzie będą informacje. Także to jest informacja dla naszych fanów, tych, którzy chcą kupić tą płytę, którzy są ciekawi, co udało nam się stworzyć przez ten ostatni rok. I co? No i mamy nadzieję, że nie zawiedziemy nikogo i że spotkamy się na koncertach. No. Właśnie tak dla eksperymentu zarejestrowałam się na waszym newsletterze. Odmienny kolega, czy jest z tobą łączność? Łączność, manekin. On jest sztuczny po prostu. On tam ma filmy pornograficzne w tych okularach wyświetlane, słuchajcie, także... Ja chyba za blisko usiadłam, kolegi. Dobrze, słuchajcie, zarejestrowałam się na waszym newsletterze, Odmienny Stan Świadomości.
I tak generalnie czekałam, wiesz, na jakąś tam ofertę, tu były ściągnij, preordy i tak dalej. Dostałam, słuchajcie, maila, z którym nie wiedziałam, co mam zrobić. Dostałam same jakieś szlaczki, czy to jest jakiś SOS, czy to jest jakiś... Moja ciocia to samo miała z wibratorem, jak dostała, powiem ci. Okej, okay, to się odbiło. Wiesz co, zabiłeś mnie, zabiłeś mnie w tym momencie. No, nie, dobra, ale dobra, słuchajcie, o co chodzi z tym, tutaj jest jakiś, to jest jakiś kod? Bo ja dostałam same, słuchaj, jakieś, dostałam maila. Ja jestem zarejestrowany, to nie wiem. Oczywiście. Dostałam, słuchaj, maila z jakimiś kropkami, jakimiś dziwnymi szlaczkami, znakami. Tam nie było żadnej wiadomości, żadnej treści. Czy to jest zamierzone, czy to jest moja przeglądarka? Nie, wiesz co, nie wiem, co to jest. No. No bo ja myślałam, że to jest jakiś ukryty kod. Słuchajcie. No myślę, że gdzieś tam, wiesz co, jest jakaś jednak ukryta treść, którą trzeba rozkodować w jakiś sprytny sposób. Czyli to jest jakieś zawody na rozkodowanie tego? Bo ja naprawdę nie wiem, co mam z tym zrobić. Żeby mi wyjaśnić mi, o co tutaj chodzi dokładnie. Jak ja mam się dowiedzieć, jaki tutaj jest przekaz? Bo to jest bardzo takie, wiecie, tajemnicze. Przekaz jest taki, że ten chłopak, który tam siedzi, ma na imię Piotrek i Piotrek słucha płyty Odmienny Znać Wiadomości. A ten chłopak właśnie odczytał ten kod i właśnie dzięki temu tego słucha. Ty nie odczytałaś i nie słuchasz. Nie słuchasz naszych głów. Czyli moja wina, tak, w takim razie. Słuchajcie, co mam jeszcze za pytania? Na przykład mam tutaj super pytanie o Zabiłem Grubasa. Powiem wam, naprawdę wow, zobaczyłam ten teledysk i oglądam naprawdę przeróżnorakie teledyski. No i nie mogę sobie zapomnieć o tym teledysku. Super, świetny naprawdę obraz. Uważam, że... W ogóle co to jest za misja z tymi czarnymi ludźmi? Powiedz mi. Wiesz co, takie... W sumie nie wiem, nie? Tak po prostu. W sumie powiem ci, te ci czarni ludzie to taka jakby trochę abstrakcja. Tak mi się wydaje, to taka abstrakcja, takie odcięcie się od świata rzeczywistego. W Odmiennym Stanie Świadomości wydaje mi się, że wszystko jest jakąś taką abstrakcją trochę, a z drugiej strony mega rzeczywistością. Tak naprawdę jest wszystko. Na tej płycie jest jakby, ona płyta jest bardzo spójna, tak mi się wydaje, tak nam się przynajmniej wydaje, a tak naprawdę jest bardzo różna i jakby wprowadza, powoduje dziwne stany. Słuchając tej płyty możesz złapać niektóre kawałki, niektórych nie złapać. Jedne będą na ciebie działały tak, drugie cię zdenerwują, trzecie cię wystraszą i tak dalej. I dlatego właśnie ten teledysk jest tak popierdolony, jak kurwa wszystkie teledyski będą tak popierdolone. Mam nadzieję, że tak fajnie wyjdzie, dlatego że współpracujemy z bardzo fajnymi ludźmi. Sami gdzieś tam dajemy swoje pomysły, jesteśmy doświadczeni, zawsze lubiliśmy dobre teledyski. Uważam, że staraliśmy się, żeby te nasze teledyski były dobre. No i gdzieś tam posiedliśmy taką wiedzę i też fajnie ludzie dojrzeli, z którymi jesteśmy jakby lojalni i oni też byli do nas lojalni. Jakby z grupy zrobiliśmy taką fajną grupę ludzi, którzy jakby ze sobą współpracują. Nie zawsze, bo czasami ktoś ma inny pomysł i tak dalej, ale jakby, nie wiem, no, wydaje mi się, że staramy się zrobić coś fajnego, ponad przeciętność. Co, czy nam wyjdzie? No, poprzeczkę stawiamy sobie wysoko, nie? To dobrze, słuchaj. Prawdopodobnie 10 marca uda nam się wypuścić pierwszy klip promujący Odmienny Stan Świadomości. Takiego kawałka? Tajemnica. Czyli muszę ten kod rozkodować w sumie, nie? No, możesz sobie rozkodować, albo wejść na YouTube, wszyscy już go rozkodowali, także... A czyli jestem ostatnia, kurczę, my bad. No właśnie. Słuchajcie, o co chodzi w ogóle z tym Moro? Słuchajcie, wy jesteście zawsze w Moro. Zawsze w Moro. A nie widziałeś, co się na wschodzie dzieje? Nie wiesz, co ty na wschodzie się dzieje? Nie wiesz, że wojna blisko? No właśnie. Czyli już takie zabezpieczenie, sobie maskowanie, tak? Też. Od zawsze jesteśmy przygotowani chyba, tak? Po prostu. W lesie się chowaliśmy. Gotować do wojny, czy nie wiem? Grażynka, jak to masz? Czekaj jeszcze. Grażynka, Amanda mam. Amanda, przepraszam. Ale możesz Grażyna, ja się nie obrażę. Powiedz mi ten... Powiedz mi, to się jakoś nazywa, nie? Ci ludzie, którzy są przygotowani, wiesz, kopią sobie doły, na przykład mają spiżarnie i... Partyzanci, nie? Nie. To się jakoś nazywa, wiesz? General, ale nimi nie jesteśmy, ale lubimy Moro po prostu. Lubicie są to Moro. Nasze barwy wojenne, powiedzmy. No bo też macie swoją kolekcję ogólnie, jeżeli mówiąc już o rapie, często też w Polsce teraz obecnie są linie odzieżowe związane z wytwórniami i tak dalej, labelami. Wy macie też swoją linię. Kto jest projektantem waszych rzeczy, które są w ogóle bardzo spójne z waszym charakterem? To jest też fajne, co mi się podoba, że wasze rzeczy, które jako odzież bardzo wyciedlają jakby wasz klimat. Oj, no to... Może teraz Moro.
Właśnie pracujemy nad nową kolekcją, która ma być w Moro, wiesz, cała na tym. Także. Nie, no tam Michał powie może. Projektujemy odzież tak naprawdę wszyscy, jak ktoś ma pomysł, to coś od siebie daje i mamy bardzo fajnych współpracowników, zarówno od szycia spodni, jak i rzeczy z dzianin jakichś takich dresowych i dobrze nam się dogaduje, wiesz, to jest manufaktura, szyjemy to ręcznie, więc mamy bezpośredni kontakt i tak dalej. Czyli macie czynny wkład. Tak na koniec powiedzcie mi, co was najbardziej inspirowało do stworzenia nowej płyty? Czy mieliście jakiś taki motyw przewodni, czy staraliście się zbierać różnego rodzaju inspiracje i po prostu... Wydaje mi się, że każdy wziął trochę swojego rozpierdolu, swoich patentów, swoich pomysłów i włożył w tą płytę i z tego wszystkiego powstał właśnie taki odmienny stan świadomości. Może powiedzieć, o kurwa, jeszcze rok, co 3 lata wydajemy płytę, trzeba wydać płytę. Nie, tak na poważnie, nie, na poważnie to chodzi o to, że gdzieś tam każdy ma inny stan jakby świadomości, w którym się znajduje. Każdy jest jakby na troszeczkę innym etapie w życiu i w momencie, kiedy wiesz, to się wymiesza i wrzuci do jednego worka, to po prostu powstaje odmienny stan świadomości. Stąd właśnie ta płyta jest taka prawdziwa. Właśnie trzeci wymiar mi się kojarzy z tym, że jesteście bardzo różni od siebie, indywidualnie, ale jesteście zarazem bardzo też spójni. I to też, że tak powiem, bardzo fajnie brzmi. Czyli generalnie co? Polecamy nową płytę trzeciego wymiaru, zapraszamy na koncerty. Czekajcie na klipy, rozkodujcie kody, może lepiej niż ja. No i co? I słuchajcie, to było na tyle. Rap Duma z tej strony, Amanda Nowaczyk z Kula. Pozdrawiam serdecznie. Ze mną był trzeci wymiar. Dziękuję za rozmówkę. Nie wiem, czy macie jakiś message do swoich fanów? Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować wszystkim tym, którzy dzisiaj tutaj byli z nami, którzy znali teksty, którzy wiedzieli, po co tutaj są, bo to tak naprawdę dzięki wam i dla was tutaj jesteśmy. Dobra, Peter, koniec słuchania. Przesłuchałeś całą płytę normalnie chyba. Peter. Może odłączmy go, co? Słuchajcie, Peter. Odłączmy. Ale on chyba nic nie widzi nadal, ale słuchajcie. Ej, żyjesz? Słuchaj, teraz powiedz mi szybko, jak wrażenia po płycie, słuchaj, powiedz, tak wiesz, nikt nic nie wie, ty pierwszy słyszałeś. Nie wiem, ja już chcę zamawiać, już chcę, żeby była. Ja myślę, że ty masz za darmo już. Nie, jeszcze nie, nie, zapłacę, żyję. Ale wszystko okej? Okay? Elegancko. Piotrek, dziękujemy ci bardzo, że wytrzymałeś nasz eksperyment. To był specjalny eksperyment, słuchajcie, dla wywiadu tutaj też, na Rap Dumie. Okej, okay, czyli co? Generalnie big up, no ja dziękuję również, było bardzo fajnie. Yo.